Dzień dobry, nazywam się Jacek Skiba, jestem przewodniczącym zarządu dzielnicy Hajdów w Zadębie, organizatorem zlotu, współorganizatorem zlotu dzisiejszego na terenie fabryki samochodów ciężarowych w Lublinie. I jako z młodości pamiętający całą historię fabryki i ojciec miał kilka żuków, więc mam do nich zamiłowanie od dziecka. No staramy się tutaj z Automobilklubem Lubelskim, z Politechniką Lubelską i z miłośnikami z miasta Lublin zreanimować trochę pamięć o tej fabryce, która niewątpliwie została zapomniana przez nasze władze. Dzięki fascynatom głównie odbywa się już impreza po raz czwarty. Mamy zloty 22 lipca albo w okolicy tej daty jako daty otwarcia fabryki FSC i w granicach, tak jak dzisiaj, 6 listopada rozpoczęcia produkcji samochodów w naszej fabryce. Pierwsze samochody, które zostały tu wyprodukowane, to Lublin 51 w 51 roku i też tutaj mamy na zlocie taki pojazd. Trochę przerobiony, ale jest to pierwszy egzemplarz, który został wyprodukowany. No, funkcjonuje na ten moment jako pogotowie rozrywkowe. 7 listopada ruszają taśmy montażowe fabryki lubelskiej. Tysiąca części rodzi się lubelska ciężarówka. Bus numer 1 zjeżdża z taśmy. Za 4 lata produkować będziemy 25 tysięcy ciężarówek rocznie. W ciągu roku 4 razy więcej niż ich miała cała Polska przedwojenna. Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie na obchody 71. rocznicy rozpoczęcia produkcji przez FSC. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że w tak licznym gronie przybyliście. Bez względu na pogodę po prostu zaszczyciliście nas swoją obecnością. Przekażę tu po prostu mikrofon któremuś z panów, co tam mieli dość dużo przez lata wspólnego z fabryką. No i wypowiedzą się na temat zakładu, jak to tam w ogóle wszystko działało i przebiegało mniej więcej. Także prosiłbym tu pana Ludzkiego, jakby można. Witam wszystkich serdecznie. Jeżeli w czymś się pomylę, to proszę mi to wybaczyć, bo ja też opieram się częściowo na wspomnieniach moich kolegów, którzy pracowali od początku tej fabryki. Tutaj mam nadzieję, że jeszcze jeżeli udzieli głosu, to taki konstruktor, który dużo dłużej ode mnie pracował i bardziej technicznie. Naprawdę ma mnóstwo materiałów i chciałby, aby to wszystko było udostępniane. Ja pracowałem od 96 roku i przed tymi laty to były takie wspomnienia i pewne rzeczy, które mogłem gdzieś się zapoznać. Historia tej fabryki, trzeba by się cofnąć praktycznie do odzyskania niepodległości. W tym okresie tego dwudziestolecia międzywojennego naprawdę ten nasz kraj rozwijał się bardzo dynamicznie i rzeczywiście powstawało bardzo dużo ciekawych zakładów. I trzeba by się nawet cofnąć do zakładów Plagę i Laśkiewicza, które były powiedzmy 5 kilometrów tak w stronę zachodnią, dokładnie przy ulicy obecnej Wrońskiej. Tam powstawały naprawdę fantastyczne samoloty, które rzeczywiście odnosiły wielkie sukcesy w całej Europie. I tam, że tak powiem, były początki tej fabryki, bo częściowo konstruktorzy z tamtych zakładów znaleźli się tutaj, częściowo w zakładach WSK w Świdniku. Ale już, żeby nie rozciągać tej bardzo długiej historii, jak ten nasz kraj bardzo szybko się rozwijał, brakowało nam środków transportu. W 1938 roku zapadła decyzja, aby tutaj, tu nie było miasta, tu były przedmieścia Lublina, aby tutaj ulokować, powiedzmy, zakład, który
Początkowo miał produkować silniki, tylne mosty, układy kierownicze. To była potężna korporacja Lilpop Lavenstein Trau. I tutaj właśnie miały być, to znaczy były początki tej produkcji. Były też, bo właśnie nadwozia były tam na Wrońskiej już produkowane. W całości miała być to fabryka samochodów. Jednak nastąpiła II wojna światowa, która zniweczyła te wielkie plany i działania. Po II wojnie światowej powrócono do tego, że jednak tu były już przygotowanie pod fabrykę. W międzyczasie była tutaj i rozlewnia alkoholi, produkowano wałki do ciasta, rozrzutniki, obornika, bardzo różne ciekawe rzeczy, ale nie, jeszcze nie związane właśnie z motoryzacją. W 1949 roku zapadła decyzja, aby uruchomić produkcję i wówczas no, ta nasza rocznica też zbiega się z uruchomieniem produkcji, która powiedzmy w dniu dokładnie tak jutrzejszym, pierwszy samochód jako GAZ-51, który był nazywany Lublin-51, został uruchomiony. Dzień wcześniej zrobiła, Warszawa już miała zawsze troszeczkę szybciej od nas, próbowała te rzeczy uruchamiać i ten gaz wdrożono do produkcji. Plany, w zasadzie ten gaz był konstrukcją rosyjską, bardzo przestarzałą, ładowności miał 2,5 tony, paliwa pożerał ogromne ilości. Wówczas już zakłady w Starachowicach były bardziej, że tak powiem, do przodu i już zaczęły stara produkować i ten gaz nie wytrzymywał konkurencji. Jednak zapotrzebowanie na ten środek transportu w Polsce po odzyskaniu, po II wojnie światowej było bardzo duże. I wówczas nasi konstruktorzy, że tak powiem, stwierdzili, że przyszłość tego gaza jest bardzo ograniczona i zaczęli po prostu swój projekt rozwijać. Był to żuk. Ten pożyteczny żuk rozplenił się już na dobre w naszym kraju. Fabryka samochodów ciężarowych w Lublinie montuje seryjnie furgonetkę z silnikiem Warszawy. Młodszy brat znanej i cenionej Nysy. Nośność 900 kg, szybkość 90 km na godzinę i wcale niezłe możliwości terenowe. Żuki jeżdżą przeważnie w służbie naszego handlu. Do przewozu drobnicy znacznie szybsze i oszczędniejsze od wielotonowych kolosów. Żuk, który jest określany królem szos, który tu nam tak pięknie się zgromadził, naprawdę aż się serce raduje, jak się patrzy na te wszystkie eksponaty, wiedząc ile godzin kosztowało, aby to w takim stanie te żuczki tutaj do nas dojechały. I wówczas nasi konstruktorzy, częściowo, bo był to konstruktor Skwarek, był to konstruktor Tański i później jeszcze Julian Kamiński, który jak gdyby przyczynił się do nazwy tego samochodu jako żuk, ponieważ to też była ciekawa sytuacja, ponieważ dzięki opanowaniu tej technologii tłocznictwa on miał taki kształt te przetłoczenia, ale to nadwozie jest sztywne. Jego bliźniaczym trochę samochodem jest Nysa, która niestety już takiej sztywności nie miała, chociaż też wielkie ilości na cały świat zostały wysyłane. I taka historia głosi, ja nie dam za to ręki. Powiedzmy, że jeżeli ten żuk był wprowadzony do produkcji w 1958 roku, to wówczas zarządzający fabryką nie wierzyli, że uda się nasz polski produkt, uruchomić do produkcji. I stwierdzili, że im kaktus urośnie, jak ten polski produkt zostanie wprowadzony. Więc ludzie tego kaktusa zanieśli do biurowca, ale to jest legenda, której mi trudno potwierdzić, ale niemniej pokazująca, jak my w tamtych czasach wszyscy baliśmy się po prostu pewnych nowych rozwiązań, no bo byliśmy bardzo zależni. To były takie, takie czasy tej zależności. I ten żuk został wprowadzony, produkowany w ilości potężnej, 580 tysięcy, że tak powiem,
gdyby sobie mieszkańcy Lublina po dwa wzięli, to mniej więcej by to tak wyglądało. Ten żuk był eksportowany na wszystkie rynki bloku wschodniego. Jest takie wspomnienie, że była pewna reklamacja, że no niestety mosty nie wytrzymują. Pojechali konstruktorzy do Rosji, no i zważyli tego żuka, no i rzeczywiście miał 4 tony, no i uświadomili, że on nie był do takich warunków konstruowany i ten most 4 ton nie bardzo jest w stanie wytrzymać. I wówczas systematycznie próbowano tutaj tą unowocześniać tego żuka, niemniej ograniczenia były straszne, bo no niestety nie można było sobie pozwolić na zagospodarowanie dewiz, które były potrzebne gdzie indziej. Konstruktorzy robili tu wszelkie, że tak powiem, swoje pomysły wprowadzane, ale byli bardzo ograniczeni. Żuk de facto był samochodem Warszawa, no unowocześnionym, dodana rama, ale zarówno silnik, jak i most, jak i wał napędowy, no były niestety zawieszenie. Było to wszystko zaadaptowane właśnie z samochodu Warszawa. Dlatego wiele tych problemów, właśnie na przykład to zawieszenie, które sprawiało problemy do końca produkcji i w zasadzie bardzo niewiele osób żyje, którzy rzeczywiście potrafią to zawieszenie ustawić, bo to było zupełnie inna technologia. I ten żuk właśnie był bardzo produkowany, unowocześniany, na ile po prostu potrafiono. I trzeba wybaczyć tym naszym konstruktorom i te klamki, które do końca były, że tak powiem, nieprzystające już do europejskiej konkurencji, i te szyby, które miały być w całości, a niestety trzeba było je zrobić z 3 elementów, bo żadna huta nie podjęła się produkcji. I wiele, wiele rzeczy no, były niedoskonałych, ale rzeczywiście ilości tego były no, bardzo duże. Faktem jest też uruchomienie produkcji pod montażu tych żuków. Ramzesy były produkowane w Egipcie de facto. Troszeczkę różniły się, ale wszystkie części były tam wysyłane. Naprawdę to była potężna fabryka i w zasadzie to było takie miasto, bo teraz nie rozumieją inni, jak to może być, że praktycznie od śrubki, które jak spojrzymy tutaj po lewej stronie, powstawały śrubki, tu powstawała no, część wytłoczek i koła. Każdy, że tak powiem, każda hala miała swoją specjalizację i to było takie miasto, które robiło wszystko, i silniki na odlewni, i nadwozia, wszystko było tutaj robione, składane i rzeczywiście była to chluba Lublina. Tu powstawały osiedla dookoła, to były osiedla fabryczne i ten zakład no, przyczyniał się cały czas do rozwoju tego naszego miasta. Tutaj było osiedle takie fabryczne, jak ktoś wjeżdżał, tam jest niewiele budynków. Tam dostawali mieszkania pracownicy, którzy deklarowali, że jeżeli jest taka potrzeba, to on bardzo szybko się przebiera, w nocy, jest tutaj, aby utrzymywać tą produkcję. Ta produkcja szła na okrągło, soboty, niedziele, 3 zmiany. Tu w zasadzie ludzie pracowali na okrągło. Była też ciekawa, to znaczy płaca za tą pracę była, każda operacja była wyceniona i ludzie pracowali na akord. Czego teraz się nie rozumie, bo są zupełnie inne czasy. Wówczas oni ile wyprodukowali, liczyli sztuki i za to mieli wynagrodzenie. Rzeczywiście ludzie pracowali tutaj bardzo ciężko, w bardzo trudnych warunkach. Na odlewni, powiedzmy, no wszystko było wykonywane ręcznie. Jeżeli teraz znajduje się w takich nowoczesnych zakładach Volkswagena, to rzeczywiście jest to taki przeskok, którego ciężko sobie wyobrazić. Tu rzeczywiście ludzie oddali zdrowie. No, bywało czasami, że i życie, i rzeczywiście no, produkowali tutaj, no, wzmacniali i rozwijali tą naszą gospodarkę. Też trzeba wspomnieć o różnych ciekawych projektach, powiedzmy Scott. W 73 było w 63, dobrze, że mam kolegów, którzy mi wspomogą. Mam tutaj kartkę, ale nie chcę czytać, bo to jest mniej, powiedzmy. Każdy sobie może przeczytać, ale w 62 lub 63 była uruchomiona produkcja
Za rok będzie okrągła rocznica i chcę na to, żebyśmy tu byli skończyli właśnie już. A właśnie, tu mam podpowiedziane, że może nam się uda za rok właśnie mieć skota. Odkopać go. Była to współpraca z czeską Pragą. I nawet Tatrą bardziej niż Pragą. I rzeczywiście była to produkcja taka no, wspólna. Wyprodukowano 4,5 tysiąca takich, powiedzmy, no, skotów. One były podobne, to jest taki czołg na kołach, powiedzmy. Bardzo ciekawa konstrukcja. Tutaj, jeżeli spojrzymy tak na ten komin i troszeczkę w lewo, była wylana fundamenty pod następcę produkcji, ale niestety w 1973 roku no, zaniechano tej produkcji wojskowej, tego skota. Znaczy, no, niestety, no trudno powiedzieć, on się, że tak powiem, wsławił w 1968 roku w inwazji na Czechosłowację. No, także no, można mieć różne tutaj odczucia na temat tego skota. Niemniej była to produkcja na tamte czasy bardzo nowoczesna i rzeczywiście była to taka nasza, nie narzucona przez Rosjan. Dla naszego wojska. Tak, dla naszego wojska i była to, powiedzmy, też w tej chwili, no, gdyby ta produkcja była dalej kontynuowana, w chwili obecnej być może nie musielibyśmy szukać wszędzie gdzieś jakiegoś projektu obcego, tylko sami przy odpowiednim włożeniu energii moglibyśmy go produkować. Ale cały czas... Była produkcja tego żuka, który dawał potężne pieniądze dla miasta, rozsławiał Lublin i produkcja żuka była do 1998 roku. W międzyczasie nasi konstruktorzy wiedzieli, że no przy tych silnikach S-20 czy S-21 no niestety no nie da się dalej funkcjonować. Były prace w Andrychowie właśnie, aby wprowadzić silnik nowocześniejszy. No, wówczas były bardzo poszukiwane silniki diesla, które były dużo oszczędniejsze. I tam właśnie w końcowych latach wprowadzono silnik 4C90 z Andrychowa. Włożono go do żuka, niemniej to połączenie powodowało to, że były straszne wibracje na nadwozie. To zawieszenie, które było, powiedzmy, jeszcze tak przestarzałe na tych drążkach do silnika, no nie za bardzo tak wytrzymywało. Osobiście jeździłem takim żukiem i mam takie wspomnienie, że on, powiedzmy, no nie za bardzo zdawał już w tych czasach swoje zadanie. Tak trochę dla takiej rozluźnienia sytuacji odpowiem, że ten żuk, którym jeździłem, był wyprowadzony na giełdę i wówczas znalazł się taki człowiek, który chodził, oglądał go parę godzin i chciał kupić, ale w końcu tak już chyba jak podjął decyzję, że nie go kupi, to mówi, no ja odstępuję, a dlaczego? Wie pan, zrobiłem sobie wszystkie zęby i jak ja go kupię, to mi te wszystkie plomby wypadną. No i no, takie to po prostu było. W międzyczasie wprowadzono produkcję Lublina. Znaczy, to tak trudno powiedzieć, trzeba by jeszcze cofnąć się, no wiedziano, że z tą produkcją będzie problem, pojawili się tutaj Francuzi, który w 1994 wprowadzono produkcję Peugeota 405, na tamte czasy to był bardzo nowoczesny samochód. Z opowieści moich starszych kolegów wiem, że Francuzi, którzy sami przyjeżdżali tutaj, chwalili, że jakość lakierni jest lepsza jak u nich we Francji. Z tym, że problem polegał na tym, że oni nie chcieli kupić całego zakładu i zapewnić pracę tutaj dziesiątkom, znaczy no, powiedzmy, że 10 000 ludzi, tylko oni chcieli, że tak powiem, wejść w główne hale, które, powiedzmy, ten komin, który widzimy, to jest lakiernia i spawalnia. Tam w lewo, gdyby
pojedziemy, to zobaczymy, była tłocznia i tam z tyłu był taki zakład montażu. Oni chcieli to główne odkupić, resztę hal chcieli, żeby się sprywatyzowały te hale i powiedzmy, oni będą współpracować, ale wówczas pracownicy bali się tego, to były takie czasy, myśmy tego nie rozumieli, kapitalizmu. U nas było inaczej, no jeżeli praca, to praca dla wszystkich. No i wówczas pojawił się w 95 roku, pojawił się inwestor koreański, DU, w zasadzie dwóch inwestorów koreańskich, którzy zaoferowali, że oni wezmą cały zakład, zainwestują duże pieniądze, nie chciałbym strzelać, bo się pewnie pomylę, i zapewnią rozwój w pięcioletniej, w ciągu pięciu lat. I wówczas, powiem szczerze, no teraz możemy patrzeć na to, że to nie wyszło, ale na tamte czasy to był, uważam, złoty inwestor koreański, który tutaj chciał wejść i tutaj chciał produkować. On rzeczywiście w 95 roku wszedł i zaczęła się zupełnie taka nowoczesna era tego zakładu. Tak, tak uważam. Wówczas zaczęli modernizować mocno Lublina. No ten Lublin od dawna miał wejść, ale nie było tak bardzo pieniędzy na wprowadzenie. Są bardzo ciekawe projekty Lublina, które FSC wiezie właśnie, pewnie był to 1 maja lub jakiś tam 22 lipca, tego mi trudno stwierdzić. Były to dużo ciekawe projekty, ale niestety one ze względu na powiedzmy brak pieniądza i już troszeczkę przestarzałość, no ciężko było tutaj wprowadzić. Nie było takiego inwestora. Koreańczycy jak weszli, rozwinęli bardzo produkcję Lublina. Lublin sprzedawał się bardzo dobrze. Była to nasza konstrukcja, prosta konstrukcja, aczkolwiek no, na zachodzie już troszeczkę wyprzedzili nas w nadwoziach samonośnych. Lublin miał zawsze konstrukcję ramową, co podnosiło środek ciężkości. No właśnie, kolega podpowiada, było to 60% udziału w rynku. Rzeczywiście tutaj Lublin był potężnym graczem na naszym rynku. Oprócz pewnych takich lat, gdzie mieliśmy takie troszeczkę zastoje w sprzedaży, to w zasadzie cały czas ten samochód szedł. Koreańczycy od samego początku wiedzieli jednak, że trzeba modernizować. Była umowa z LDV w Anglii i był projekt LD100. Ten projekt LD100 rzeczywiście tutaj tak patrząc z perspektywy, to brakowało nam naprawdę troszeczkę szczęścia i dwóch miesięcy i ten projekt był uruchomiony na nowej hali, która jest za tą halą. Jeżeli ktoś wjeżdżał tamtą bramą towarową, to jest po lewej stronie. Bardzo nowoczesna hala, którą Koreańczycy włożyli 600 milionów, to były potężne pieniądze wówczas wkładane, ale niestety żaden samochód nie został uruchomiony, ponieważ nasze banki zostały sprywatyzowane. Bardzo szybko to tak mówię, no następowało bardzo troszeczkę w sposób, no teraz wiemy, że to było troszeczkę niesprawiedliwe. I wówczas w uruchomienie tego produkcji Koreańczykom zabrakło już częściowo środków, bo też mieli problemy na swoim wewnętrznym rynku jako DU. A tutaj nasze banki postawiły pewien warunek, że owszem, udzielą produkcję na samo uruchomienie produkcji, bo w zasadzie ta hala w 80%, no trudno powiedzieć, bo to tak trudno zwymiarować, ale około 80% wszystko było gotowe. I wówczas mówiło się o 4 milionów, niechby to było nawet 10 milionów, to były bardzo małe pieniądze w stosunku do tego, co zostało, że tak powiem, już zainwestowane. Ale banki postawiły warunek, że udzielą wówczas kredytów, jeżeli nasz rząd będzie w roli żyranta. Nasz rząd powiedział, że jest to zakład prywatny, w roli żyranta nie zgodził się być. Tutaj ze środków obrotowych, ile mogliśmy, tyle ten projekt był dalej posuwany, ale było to niestety już trudno i niestety doszło do upadłości. Także 2000 rok był bardzo trudny, doszło do upadłości. Też trzeba wspomnieć, że Koreańczycy tutaj uruchamiali swoje, znaczy, no trudno powiedzieć uruchamiali, były systemy CKD, SKD, którym stąd wyjeżdżało bardzo dużo Nexi, które jeżdżą po dzień dzisiejszy. Także minęło już
no, dużo, dużo lat, a te samochody dobrze się sprawują. De facto był troszeczkę to... 35 tysięcy. No, 35 tysięcy zostało zmontowanych Nexi. Także naprawdę był to dobry projekt. Też troszeczkę nam utrudniło to, że Koreańczycy jak zobaczyli, że tutaj w Lublinie tak się to wszystko fantastycznie rozwija, oni weszli też w FSO Warszawę. I niestety połącząc te dwa projekty zaczęło troszeczkę brakować pieniążków i było to troszeczkę właśnie problemem dla Lublina. A tutaj ten projekt LD100 praktycznie już był uruchomiony. Naprawdę tutaj bardzo, bardzo, bardzo niewiele nam brakowało. Gdzie spotykaliśmy się razem z kolegą i w zasadzie to było, czy już uruchamiamy, czy jeszcze chwileczkę. No niestety los okazał się trudny i nastąpiła upadłość. Była to straszna rzecz dla całego Lublina, bo straciło mnóstwo pracowników, naraz straciło pracę. Był to potężny cios. Główny zakład Lublina nagle pada, wszyscy są na bezrobociu. Co z tym robić dalej? Więc grupa pracowników, których tak mam i kolegę, no, stwierdziła, że skoro tak, w domu są, nie mają czym się zająć, więc za darmo, przy pomocy Andorii, która też nie mogła silników sprzedawać, dla nich to też był problem, tracą odbiorcę, tak, pozwolili nam uruchomić tutaj. Powstała Andoria na początku SA. Byliśmy uzależnieni od Andrychowa, ale rzeczywiście współpraca tutaj ludzi była niesamowita. Oni przychodzili za darmo na początku, wiedząc, że dopiero będą mieli umowę podpisaną wówczas, jeżeli zaczną się sprzedawać samochody. Co w tych czasach, żeby ktoś przychodził za darmo bez umowy, to jest trudno do pomyślenia, ale wówczas było to zjednoczenie. I tutaj de facto też cofnąłbym się do tych starych czasów, gdzie ludzie naprawdę ze sobą współpracowali, czego teraz... No ja będąc teraz po wszystkich halach i tak się zajmując trochę sprawami osobowymi, wiem, że więcej jest problemów. W zasadzie każdy patrzy na swój zysk, nie patrzy na to, co będą wspólnie mogli zrobić. A wcześniej ludzie współpracowali ze sobą, było to zupełnie inne podejście do pracy. Rzeczywiście, jeżeli ktoś nie mógł, nie było problemów, kolega go zawsze zastąpił. To funkcjonowało całkiem społecznie zupełnie inaczej, ciężko to wytłumaczyć. Tak, też trzeba powiedzieć, jak naszły problemy. Obniżyliśmy pracownicy płace, godzili się na mniejsze wynagrodzenia, nie było nagród. Braliśmy darmo, że tak powiem, bezpłatne urlopy, aby ratować fabrykę. Pracownicy zrobili wszystko, ale niestety no to nie wystarczyło, żeby uratować tego zakładu. I wówczas bardzo dobrze nam to szło. W ciągu pół roku było podwajanie kapitału. Kolega tutaj był przy wszystkim, jak odkupowaliśmy wszystko od syndyka. Syndyk jako, mogę powiedzieć, Jacek Liszcz, był bardzo... Leszek Liszcz, przepraszam. Był, że tak powiem, no, nie utrudniał. Rzeczywiście liczył za jeden samochód, nie liczył tak drobiazgowo. Udało się tą produkcję uruchomić. W ciągu pół roku było podwajanie kapitału i wówczas weszła Andoria Mod, że tak powiem, usamodzielniliśmy się z dyrekcją tutaj jako w Lublinie, oddzieliliśmy się częściowo od Andrychowa i rzeczywiście no, perspektywa wydawała się wspaniała. Były nowe projekty na opracowywane i rzeczywiście rozwijało się to, jako pracownik naprawdę mogę powiedzieć, fantastycznie. Było odkupowane wszystkie oprzyrządowanie do samochodu Lublin Honker. No też pominąłem fakt Honkera, ja tak troszeczkę nie chronologicznie opowiadam, bo też w 95 roku, jak weszła produkcja weszli Niemcy do Volkswagena w Poznaniu, stwierdzili, że te wszystkie projekty polskie są na nic. Oni będą uruchamiali u siebie samochody, transportery i ten Honker im zawadza. To należy złomować. Wówczas mój poprzednik, wiedząc o tym, przyjechał tutaj. To znaczy, ja dokładnie nie chciałbym się pomylić, ale na pewno była taka współpraca. Wówczas była,
że tak powiem, taka współpraca, że przewieziono te oprzyrządowanie, prawo do produkcji Honkera. W 1995 roku uruchomiono taką produkcję Honkera. Była ona taka troszeczkę, znaczy ona była dochodowa, była trochę problematyczna, bo nie przez cały rok systematycznie schodziły te samochody. I rzeczywiście, no ten Honker dał pieniądze tej fabryce i dał czas na przetrwanie. Później jak powstał właśnie te Andoria Mod, też bardzo ładnie się to rozwijało. Odkupowaliśmy od syndyka, niestety nie zdążyliśmy odkupić prawa do produkcji samochodu Lublin i nazwy samochodu Lublin. I wówczas pojawiła się firma Intral, rosyjska. No nie była to zbyt uczciwa firma, która de facto chciała rozwijać, ale było to tak trochę inaczej niż to. Czyli historia zatoczyła troszeczkę koło, bo de facto właścicielami stali się Rosjanie. Oni też kupili w Czechach zakłady, więc no tutaj trudna jest ta historia Intrala. W każdym bądź razie zadłużyliśmy naszych dostawców. W końcowej fazie przestaliśmy płacić pracownikom i nastąpiła po czterech latach nastąpił upadek. Też trzeba wspomnieć, że no nie można tak powiedzieć, że Rosjanie nic nie chcieli, bo powstał projekt Lubo, którym się tak wszyscy szczycą, że powiedzmy jest to bardzo nowoczesny samochód. On był tak naprawdę w trudach tworzony w nocy. Na kolanie, no było tak trochę, no tak powiedzmy, no po rosyjsku. Także my jako pracownicy, bynajmniej ja na pewno bardzo cenię projekt LD100, który był naprawdę wykonany fantastycznie, a bardzo mało kto o nim wspomina. Są takie zdjęcia, mamy tutaj naszego konstruktora Mazura, który gdzieś być może udziela wywiadu, być może gdzieś jest tutaj. Jak on pokazał te zdjęcia następcy LD100, LD100-130, naprawdę on się nie różni od tych samochodów, które w tej chwili zachodnie koncerny za potężne pieniądze uruchamiają. Naprawdę, gdyby nam się to udało, to rozmawialibyśmy zupełnie inaczej. Mieli się gdzie schować te zakłady, to był cały zakład. W tej chwili funkcjonują poszczególne hale, które się usamodzielniły, typu ta kołownia. Ona robi koła dla wszystkich producentów samochodów na świecie. Ilości tego idą bardzo duże. Zakład się rozwija. Zakład osiąga zyski. W tej chwili mogę powiedzieć, że jest 21 nowych projektów kół, którzy nasi konstruktorzy robią. Jak weszli Włosi, była jedna linia, w tej chwili jest 4 linie. Dumą tego zakładu i w ogóle w całości była prasa Verson. To było tak zwane serce tego zakładu. Każdy mówił, jeżeli Verson idzie, to znaczy, że serce bije i ten zakład będzie funkcjonował. Ten Verson dalej jest. Zanim powstała nowa prasa, która ma 4,5 tysiąca ton nacisku za jednym uderzeniem, jest 1,5 raza większa od Versona, jeżeli chodzi o wydajność. No wszystko idzie z postępem tutaj są 4 linie. No jest prowadzona duża robotyzacja. No rozwija się to, powiedzmy, tak jak przemysł 4.0, czyli rzeczywiście unowocześnienie tych zakładów w tym kierunku, aby jak najmniej pracy ludzkiej było potrzebnej. Pracownik na zachodzie niestety nie zadowoli się takimi zarobkami jak u nas i każdy liczy, że jego, powiedzmy, pracę trzeba czymś zastępować. Tam wchodzą roboty, manipulatory. Jeżeli komuś by się udało znaleźć w zakładzie takim jak Września Volkswagena, jest to tak skok cywilizacyjny, no trudno sobie tego po prostu wyobrazić. Naprawdę każdemu życzę. Ja znalazłem się, znając tą produkcję i pracując tutaj, w zasadzie wszyscy rękami pracowali, no to tam jakbym się znalazł w kosmosie. Jest trzypoziomowy transport. W zasadzie przez 3 godziny nie widziałem ktokolwiek pracowałby typowo ciężko rękami. On mógł coś tam poprawić w manipulatorach, w robotach. Naprawdę jest to fantastyczny widok. No szkoda, że nie jest to w Lublinie. Gdybyśmy uruchomili LD100, to ten rynek, który w tej chwili jest zagospodarowany przez zakłady Volkswagena właśnie we Wrześniu, przez zakłady dawnego Opla, który w tej chwili jest taka grupa Stellantis, w zasadzie, która ma Opla, która zrzesza francuskie zakłady Fiata. Powstał taki, powiedzmy, konkurent dla Volkswagena, który narzucał standardy
w dziedzinie motoryzacji. Czy im się uda, bo się połączyli wszyscy, którzy, żaden z nich bardzo dobrze nie daje sobie na rynku, trudno powiedzieć. Ten zakład tutaj, który widzimy, to Manetto, to też wyrosło z Fiata. To Włosi de facto, wydzielając Manetto, podzielili się też jeszcze na nasze wewnętrzne takie, bo mamy 7 zakładów, właśnie najwięcej jest zgromadzonych w Kielcach, ale problem polega na tym, że te wytłoczki trzeba dowieźć, więc jeżeli ktoś dobrze kalkuluje, to postawił prasy w środku Fiata w Tychach i woli tam sobie, powiedzmy, tylko dla tych robić wytłoczki. W Kielcach robi się wytłoczki też na wysyłając dla BMW, dla różnych innych producentów. Polak jest bardzo pracowity. Jeżeli jemu troszeczkę pomóc, to naprawdę jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo wiele. Ale no, mieliśmy problem, że zazwyczaj ktoś nam zawsze przeszkadzał. Tutaj też trzeba wspomnieć, że dużą rolą były normy emisji spalin. Te nasze silniki właśnie, które były w Lublinie, one były wytrzymałe, ale ciężko było im spełnić coraz to nowych emisji spalin. I to też było takie, że no później okazało się, że inni oszukują, ale mieli większe możliwości wprowadzenia nowych silników. I rzeczywiście te nasze silniki, których historia sięga 75 roku, te pierwsze 4C90, później 4CT90, później następne ich różne klony, wprowadzanie różnych katalizatorów większej ilości. Niestety w pewnym momencie był okres tego. Tak, no właśnie, pompa Boscha, bardzo wiele różnych ciekawych rzeczy, ale no niestety bez nowego silnika nie mieliśmy. Wspomagało nas Iveco owszem, ale ono nam zawsze dawało silnik, który wychodził już powiedzmy z emisji. Te silniki można było montować do Honkerów. Fantastyczne Honkery pracują. Być może nawet, znaczy no do dzisiaj to trudno powiedzieć, w kopalni w Lubinie, gdzie w zasadzie jedyne samochody, które wytrzymywały tamte najcięższe warunki, jakie sobie można w kopalni wyobrazić, gdzie samochód cały czas jeździ w wodzie, wszelkie warunki zapylenia i czegokolwiek, no to już jest katorga dla samochodu. Honkę wytrzymywał pół roku, wytrzymywały inne też tylko pół roku. Tylko że Honkera się wyciągało i tam została rama i jeszcze można było coś z niego dalej robić. O tyle Toyotę nie można było nawet wyciągnąć, bo niestety nawozie samonośne tego nie wytrzymywały. Także rzeczywiście, no troszeczkę odstępowaliśmy od pewnych nowoczesnych zakładów, ale pewne rzeczy były dobre. Rzeczywiście nadwozie ramowe ma w pewnych okolicznościach przewagę nad nadwoziem samonośnym. No i tutaj tak, powiedzmy, ten zakład mógł funkcjonować, no ale niestety w końcu doszło do upadłości również tego Intrala. No Rosjanie, że tak powiem, oni troszeczkę tak, no nie chciałbym tego rozwijać, bo trzeba by długo rozmawiać, ale oni tak też trochę próbowali, tak trochę inaczej, tak jak to widzimy teraz trochę, powiedzmy, u nich, że pompowali mnóstwo pieniędzy, a w tej chwili na wojnę nie mają bardzo co wysłać, bo się okazuje, że albo niesprawne, no albo coś tam jest nie tak, no i to jest takie czasy, że troszeczkę widzimy, że jednak ta zachodnia myśl ogólna i techniczna i ludzka jest zupełnie inna. Ja mam kontakt z zakładami Volkswagena, gdzie oni naprawdę związki zawodowe uważają za swojego partnera. U nich na całym świecie związki zawodowe jako przedstawiciele pracowników rzeczywiście mają coś dużo do powiedzenia. No na wschodzie niestety, jak była stawiana fabryka Volkswagena, oni stwierdzili, że nie, bo u nich coś takiego jak związki, to po co im to potrzebne? Z kolei Niemcy stwierdzili, no jak, na całym świecie pracownicy mają swoich przedstawicieli i dobrze to funkcjonuje, a u was ma nie być, no była wojna. Później kolega z Poznania pojechał 2 tygodnie na siłę, no próbował im tłumaczyć, że to jednak związki zawodowe interesy pracownicze przedstawiają i to związki zawodowe mają dbać o to, żeby ta produkcja szła, żeby była odpowiednia jakość, że ten pracownik to nie jest tylko taką osobą wygonioną do pracy, tylko jest równoprawnym członkiem tego zakładu. Także no troszeczkę tak było nie za bardzo i ten Intral w końcu upadł, zadłużył wszystkich naszych dostawców. Pewne działania własnościowe doprowadziły do tego, że po Intralu bardzo ciężko było czegokolwiek dokonać, uruchomić z powrotem tej produkcji. Jednak znalazł się już w tej chwili świętej pamięci człowiek, Tymiński, który, powiedzmy, jeszcze za wszelką cenę chciał ratować. Wykupił halę,
wykupił pewne rzeczy, które były mu niezbędne do prowadzenia produkcji, włożył w to na tamte czasy tak 40 parę milionów w sam zakup. Rzeczywiście próbował bardzo, bardzo starał się, aby to wszystko uruchomić. Jednak nasz kraj jest trochę takim krajem, trochę takim dziwnym, że nie wspiera tych inwestorów. On rzeczywiście był częściowo osamotniony. Miał mnóstwo spraw zakładanych o takie bardzo dziwne rzeczy, że wysłał parę honkerów, a to rzeczywiście parę, to nie było nawet paręnaście, z jakąś wieżyczką, na której można było karabin przymocować. Oskarżyli go o wywiezienie jakiejś bardzo wysokiej technologii. No, dla człowieka, który de facto zainwestował wszelkie swoje pieniądze i wszelką swoją, no, swój autorytet, było to naprawdę, naprawdę mogę wierzyć, że to było strasznie poniżające. On uruchomił produkcję Lublina, ale niestety ten Intral to tak nie całkiem upadł, ale to jest na dłuższą rozmowę. On musiał nazwę, Lublin nazywał się Honkerem, był wersja Passagon. Naprawdę, no, Honkera próbował właśnie w pięciu drzwiach robić. Pomysły miał bardzo, bardzo mocne, ale niestety, no, zabrakło szczęścia. Ja bym miał tyle, może panie Zenku coś. To już chyba wystarczy, bo... Nie, no, tu jest naprawdę... Są zmęczeni już, pewnie. Tak, ale tu jest człowiek, który naprawdę dużo dłużej pracował ode mnie i dużo więcej. Tu właściwie niewiele można coś dodać. No. Wrócę może tylko do tego momentu, kiedy po upadku DU nas takich trzech było pasjonatu, którzy właśnie wznowili produkcję. No, było to dość skomplikowane. Musieliśmy zabiegać bardzo, żeby dotychczasowi producenci komponentów zechcieli w dalszym ciągu współpracować z taką małą spółką Andoria Mold. Ja osobiście objechałem prawie wszystkich w Polsce i nie tylko w Polsce kontrahentów. No i udało mi się przekonać w 100% wszystkich, żeby podjęli się produkcji tych komponentów niezbędnych do montażu samochodu. No i te dwa lata to były takie, jak tu kolega opowiadał, trudne, dużo wyrzeczeń. Powtórzę, że samiśmy zgłosili taki projekt, żeby obniżyć nasze płace o 20%, żeby jakoś to rozkręcić, żeby ci ludzie z powrotem mieli pracę i żeby ten produkt można było rozwijać. Niestety syndyk ogłosił przetarg. Do przetargu przystąpiliśmy my jako Andoria Mod i Intral z Moskwy. Był jeszcze trzeci kontrahent z Indii. Robili tutaj badania przed przetargiem w ciągu chyba jednego roku i w końcu przed samym przetargiem wyjechali, nie przystąpili do tego przetargu. I wiadomo było, że Rosjanie wygrają ten przetarg. Myśmy byli za słabi. No i tak się stało, że te 4 lata jeszcze ciągnęliśmy z Rosjanami tą produkcję, ale rzeczywiście Rosjanie byli zbyt ostrożni do inwestowania i na dłuższą metę to nie wypaliło. No a jaka jest sytuacja, to już wszyscy się dowiedzieli, także nie będę to powtarzał. I informacja o dalszym przebiegu naszego zlotu. O 13.20 stąd będzie wyjazd, przejazd po terenie fabryki. Kto chce jechać samochodem, zapraszamy samochodem. Kto chce jechać, jest autobus, tam pomarańczowy autosan będzie jechał też za wszystkimi samochodami. Później wracamy na parking. Tutaj jest dzięki naszemu przewodnikowi po terenie FSC zapewniony parking strzeżony po prawej stronie za ogrodzeniem. Będzie można zostawić samochody i autobusem pojedziemy, bądź samochodami kto chce, na ulicę Pełowiaków 12.
gdzie od godziny 15 do godziny 17 mamy zapewnioną salę kinową i tam będziemy prezentowali materiały filmowe dotyczące fabryki FSC i historii przemysłu lubelskiego i będzie nas oprowadzał po wystawie dotyczącej przemysłu miasta Lublin, kurator tej wystawy, czyli będziemy mogli pooglądać materiały audiowizualne i fotografie z działalności fabryk Morica, Wolskiego, FSC, zakładów Plagego i Laśkiewicza. Czyli... Dzień dobry, nazywam się Wojciech Ruski. Jestem obecnie pracownikiem jednej z hal tego potężnego zakładu, który ma 140 hektarów. Byłem tutaj pracownikiem od 1996 roku. Na ile mam swoją wiedzę, próbuję ją, że tak powiem, przedstawić również młodemu pokoleniu, który część rzeczy już nie rozumie. Ten zakład niestety już nie produkuje samochodów, bardzo wielka szkoda. W poprzednim materiale kolega tutaj wspomni, dlaczego tak się, powiedzmy, stało. W chwili obecnej jestem przewodniczącym związków zawodowych działających tutaj na różnych halach, gdzie tu są pracodawcy francuscy, włoscy, z różnych krajów, Polacy są też. I tutaj, powiedzmy, te związki zawodowe próbują elementy socjalne, żeby jednak ci pracownicy nie doznawali szkód. Te zakłady również, żeby się rozwijały. Jestem tutaj takim, powiedzmy, przewodnikiem po tym zakładzie, aby tą historię, która tutaj była, bo ten zakład rzeczywiście miał potężną historię, aby ją kontynuować. W chwili obecnej również jestem w prezydium Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego zrzeszającej prawie wszystkie zakłady, które obecnie produkują samochody. Rzeczywiście kiedyś jednym z głównych zakładów był Lublin. W tej chwili zostały częściowo wspomnienia. Miejmy nadzieję, że będzie ta produkcja się rozwijała. Każda z tych hal produkuje zupełnie inne elementy poprzez kołownię, której tutaj jesteśmy na rogu, która w chwili obecnej zatrudnia do 500 osób. Rzeczywiście jest to najbardziej rozwijający się zakład tego terenu. Mamy bardzo prężną jeszcze resorownię, są elementy złoczne. No niestety mamy problem z Ursusem, który w chwili obecnej już ogłosił upadłość. Były wielkie nadzieje produkowania elektrycznego samochodu, ale nie doszło do skutku. Może obok, w Świdniku, 10 km stąd, dojdzie do produkcji autobusu elektrycznego. No bądźmy dobrej myśli, ale czasy mamy trudne. Struktura ekonomiczna i stworzenie państwa według zasad solidarności, a więc społeczna gospodarka, w której nie ma za dużych rozbieżności, nie ma takiej sytuacji, jaka istnieje w obecnej chwili. Otóż praktycznie rzecz biorąc, w tej dziedzinie okrągły stół nie spełnił oczekiwań. Ale trudno było spełnić te oczekiwania, dlatego że podstawowe założenia gospodarki ekonomicznej, gospodarki polskiej były już załatwione jednostronnie. Załatwione były w gruncie rzeczy nie w polskim interesie, a w interesie światowego kapitału. Dnia 8 maja 1988 roku przyjechał do Polski George Soros, jeden z 10 najbogatszych ludzi świata, wielki spekulant, który miał jednocześnie ambicje typu politycznego. Spotkał się z ówczesnym kierownictwem politycznym i stworzył Fundację Batorego, która w przeciągu paru miesięcy przygotowała ustawę, która została uchwalona. Paradoksalna historia. Partia komunistyczna, partia, której pierwszy punkt statutu głosił, że my chcemy zlikwidować kapitalizm po to, żeby stworzyć społeczeństwo socjalistyczne,
jednogłośnie uchwaliło ustawę tak zwanego ustawę Wilczka dnia 22 grudnia 1988 roku, wprowadzając system kapitalistyczny według kodeksu handlowego z 1934 roku. I co się dzieje dalej? Natychmiast powstaje decyzja stworzenia 9 banków z Banku Narodowego, który będzie udzielał kredytów na rozwój prywatnej gospodarki. I teraz mamy okrągły stół, co trzeba zrobić. No, już sytuacja już jest załatwiona, bo już wiadomo, że mamy ustrój kapitalistyczny i wobec tego jest teraz problem, jak przestawić gospodarkę socjalistyczną na gospodarkę kapitalistyczną, a więc w jaki sposób przeprowadzić prywatyzację, czy poprzez reprywatyzację, a więc oddanie dawnym właścicielom, czy nie, czy wprowadzić kapitał zagraniczny, czy nie, jak długo to ma wszystko mieć miejsce, jaka musi być strategia, jak trzeba będzie ewentualnie, to było pewne, bo w ten czas już powstał problem inflacji, jak zlikwidować inflację. I tutaj okrągły stół nie zrobił absolutnie nic. Natomiast co się dzieje dalej? Dalej, proszę Państwa, przyjeżdża finansowany przez George'a Sorosa Jeffrey Sachs, nawiasem mówiąc, znałem go, bo byłem też w Harvardzie, młody profesor Harvardu, w ten czas miał chyba 32 czy 30 lata i on, proszę Państwa, porozumiewa się z kierownictwem Solidarności, konkretnie to znaczy z kim? Od razu z Geremkiem, potem z Kuroniem, potem z Michnikiem i potem z Wałęsą. I mówi, że ja przedstawię wam olbrzymi, kapitalnie już sprawdzony program likwidacji inflacji i natychmiastowego wprowadzenia systemu kapitalistycznego. Oni wszyscy mu odpowiadają, ja tu cytuję jego wspomnienia, jego książkę, to wszystko, co ja mówię, to jest, proszę Państwa, opisane w książce George'a Sorosa, może ktoś tutaj pamięta, zna na pewno angielski, to jest Underwriting Democracy w 1990 roku napisane i książka wydana po polsku Jeffrey Sachsa, Koniec z nędzą. On to wszystko pięknie opisuje. Otóż wszyscy ci przywódcy Solidarności mówili, nie mamy zielonego pojęcia o ekonomii. Niech pan to natychmiast napisze, a my to wprowadzimy, bo panu wierzymy. I on dokładnie w 24 godziny opracowuje program, który potem w tej chwili nazywany jest programem Balcerowicza. To nie jest program Balcerowicza. Balcerowicz go tylko realizował. Z tym, że parę punktów zmienił. I na czym on polegał? On polegał, proszę Państwa, na wprowadzenie tak zwanego systemu konsensusu waszyngtońskiego, który był wprowadzony pod koniec XX wieku w państwach afrykańskich, w państwach dawniej koloniach, teraz w państwach samodzielnych, po to, żeby zdobyć cały tamtejszy przemysł. No i następuje olbrzymia ofensywa kapitału zagranicznego. Otwarte granice i, proszę Państwa, natychmiastowy proces prywatyzacji. Znaczy, to jest proces niereprywatyzacji, to znaczy ani Wedel nie dostał swojej fabryki, ani Haber-Bushi, czyli nie dostał, ani Kalisja nie dostała. Nie ma reprywatyzacji, jest tylko prywatyzacja i rzuca się kapitał zagraniczny. I co się dzieje? Następuje niesłychana sytuacja skandaliczna wykopienia prawie za darmo polskiego dorobku produkcyjnego. Przy czym lepsze firmy o wyższym poziomie ekonomicznym zostają zakupione i albo zlikwidowane, albo zostają wprowadzona, tam jest jakaś taka marginesowa produkcja, chodzi o to, żeby nie było ewentualnej konkurencji. Ktoś mówi, no tak, ale polska produkcja tej tak zwanej wysokiej techniki nie miała wysokiego poziomu, no więc dlaczego się bali konkurencji? A tak, bo mieli doświadczenie już Chin. A wiecie, co Chińczycy zrobili? Chińczycy zrobili bardzo mądrze i w tej chwili są trzecią potęgą na świecie. Mianowicie Chińczycy rzucili na rynek światowy kapitalistyczny swoje średniej i niskiej wartości produkty, ale po bardzo niskiej cenie.
I proszę Państwa, wszyscy kupowali. No ja w tym czasie byłem w Stanach Zjednoczonych. Kupiłem sobie chiński rower za $95, podczas kiedy najtańszy rower amerykański kosztował 250. Wszyscyśmy kupowali. My oczywiście tego nie wymyśliliśmy, to wszystko zostało zlikwidowane. I teraz, proszę Państwa, tu jest problem, jaki tytuł jest, jaka jest obecna sytuacja. Obecna sytuacja Polski jest tragiczna, bo po pierwsze, my mamy w tej chwili strukturę państwa kolonialnego. Ja to świetnie wiem, bo ja byłem przez wiele lat dyrektorem projektu Organizacji Narodów Zjednoczonych dla modernizacji krajów Afryki Środkowej. I wiem, jak to wygląda. Nie mamy, proszę Państwa, finansów. Na 60 banków mamy tylko 3 banki polskie, z tego jeden tylko bank ma 100% kredytu. Nie mamy wielkiego handlu, proszę Państwa. Wielki handel jest supermarkety, to wszystko są zagraniczne, proszę Państwa. Nie mamy wielkiego przemysłu. Mamy trochę tych przedsiębiorstw, ale na 100 największych przedsiębiorstw jest tylko 33-34 polskie. Jaki jest efekt? Efekt jest ten, że zagraniczne przedsiębiorstwa płacą nam 4 razy mniej. Jeśli Państwo porównacie pracę Opla, proszę cię, który ma firmę w Gliwicach i obok w Hanowerze 150 kilometrów, którzy to samo produkują, stosunek płac jest 1:4. A więc oczywiście nas eksploatują w straszny sposób. A jednocześnie to stwarza sytuację tragiczną. Mamy, proszę Państwa, stale 13,2 miliony bezrobocia, ale największa tragedia to jest co? To jest, proszę Państwa, odpływ z Polski. Według ostatnich danych GUS-u, proszę Państwa, 2 miliony Polaków już nie wróci, a 1 milion Polaków prawdopodobnie stale się kręci między Polską a zagranicą, prawdopodobnie nie wróci. Mamy 2 miliony bezrobotnych, mamy tragiczną sytuację w perspektywie, jeśli chodzi o fundusz emerytalny i mamy olbrzymie zadłużenie. W tej chwili, proszę Państwa, oficjalne zadłużenie to jest 1,35 miliardów, ale faktycznie rzecz biorąc jest około 4 bilionów, dlatego że jest olbrzymie zadłużenie funduszu emerytalnego, olbrzymie zadłużenie funduszu zdrowia. Jesteśmy w tragicznej sytuacji i w tej chwili zachodzi konieczność mobilizacji bardzo daleko idącej ekonomicznej, polegającej przede wszystkim na czym? Na tym, żeby odbudować polski handel, żeby odbudować polski przemysł, żeby, proszę Państwa, bojkotować, że tak powiem, handel zagraniczny, kupować polskie rzeczy, żeby, proszę Państwa, rozwijać polską bankowość, bo w tej chwili nasza sytuacja jest tragiczna, bo u nas jest, proszę Państwa, 90% banków, w Niemczech jest 30% banków zagranicznych. U nas jest, proszę Państwa, 30%, 70% wielkich przedsiębiorstw zagranicznych, a w Niemczech, we Francji, Wielkiej Brytanii jest tylko 30% zagranicznych. To jest normalna struktura. Koło 100 miliardów, proszę Państwa, rocznie złotych odchodzi, możecie Państwo sprawdzić, to zresztą możecie przeczytać, wyliczenia w mojej książce, w bilansie płatniczym, zysku zagranicznych przedsiębiorstw odchodzi. I myśmy, proszę Państwa, w okresie właśnie okrągłego stołu, co powinni byli zrobić przedstawiciele tej grupy? Opracować, w jaki sposób zbudować system gospodarki społecznej w Polsce, kapitalistycznej, ale społecznej. W jaki sposób nie dopuścić do tego, żebyśmy byli wykupieni przez kapitał zagraniczny i żebyśmy się znaleźli w sytuacji państwa skolonizowanego. I to jest w tej chwili podstawowy problem polityczny, ekonomiczny i wszyscy musimy się zmobilizować, żeby z tej tragicznej sytuacji, w której w tej chwili jesteśmy, wyjść. I tyle chciałem Państwu powiedzieć. Dziękuję.